bardzo dobre sushi w tej stołówce podają. Klodzie, panie, co pan taki zrezygnowany? Bo wczoraj zniszczyłem lakier Melody. I Claudine powiedziała mi, że jest jej bardzo przykro. Żebyś ty widział, jak one mnie wczoraj sprały. Aj te baby, tylko lakiery im w głowie. Czy ty naprawdę obraziłaś się na Claude'a? Szczerze to nie, ale Claudine kazała mi udawać, żeby wreszcie się czymś przejął i nie żarł tych ciastek. No ja nie wiem, co ja mam teraz zrobić. Loganie, musisz mi pomóc. Żeby przeprosić babę, jest tylko jeden sposób. Otóż trzeba zrobić randkę i stracić wiele pieniędzy. Skór, a ja nie mam ani grosza. Od czego jest Claudine i Lorka? Oraz sprytny druh Logan Draku. Masz rację. Muszę urządzić randkę, a ty mi w tym pomożesz. No i pięknie, a chciałem zjeść lunch. Proszę o uwagę, dzisiaj nie mamy dzwonka na lekcję, tylko ja będę co przerwę ogłaszała dzwonek, ponieważ mamy w szkole remament i jest remont. Zapraszamy do klasy. Nathan, zauważyłeś, coś dziś dziwnego się dzieje. Klub nam nawet nie przeszkadza. To jest bardzo dziwne. Spektra, musisz mi pomóc! Ja żadnych pasztetów przy sobie nie noszę, więc lepiej stąd idź. Ale nie o to mi chodzi. Musisz wykonać w tym swoim pęcie zaproszenie dla Melody na randkę. Serio? Ty sam zapraszasz kogoś na randkę? Zepsułem jej lakier i nie mam wyjścia. To idealny temat na mój blog. Ale zaproszenie wykonam. Super. Ale musisz zapłacić. Ale ja nie mam ani grosza! Dobrze, wykonam ci to za darmo, ale to był pierwszy i ostatni raz. Okej, a więc w tych głupich magazynach znalazłem tutaj, że aby wykonać idealną randkę, coś tam i tu w ogóle są całe przepisy. Ale nie mów Lorce, że grzebałem jej w pokoju. No jasne, wtedy to nie wiem, co ona by zrobiła z nami, kur... Chłopaki, mam do was Co wy znowu robicie? Skąd masz te okulary? I co tu robi magazyn Lorki? Na te pytania to nikt nie zna odpowiedzi. Tylko błagam, nie mów, że jej ukradłem magazyn. Który w połowie jest już dawno zjedzony. Dobrze, raz wam zrobię dzień dziecka i nic jej nie powiem. Dziękujemy! Kochana Claudine, ona to z czasem potrafi być miła. Logan, zdejmij mi to! 3 godziny czytania. Nigdy w życiu tyle nie czytałem. I tak zdążyliśmy przeczytać tylko 2 słowa. Claudie, panie, chyba wiem, kto nam pomoże. Ta twoja siorka Howlin ciągle randkuje z tym BDD-em, to pewnie będzie wiedziała, co zrobić. Dobry pomysł. Howlin, zapraszamy! Po co mnie znowu wołacie? Przeszkadzacie mi. Po co ty go tu znowu przywlókłaś? A co wy robicie na stole? Nie twój interes, BDD! Howlin, dziękuję ci, że przyszłaś. Ja potrzebuję pomocy. Musisz ocalić moje życie. Czy ty znowu ukradłeś paszczety z całego sklepu? No nie, czemu wy zawsze o jednym? To co się stało? Opowiadaj. Może zorganizować dla Melody super randkę, jaką sprzed lat w ogóle nie miała. Wow, jakaś nowość. A co, zdradziła cię? O czym ty znowu myślisz? Precz do pokoju! Dobra, jak chcesz, w takim razie nikt ci nie pomoże. Poczekaj. Powiedz mi, jak ty randkujesz z tym BDD-em, że wszystko wam się układa? Po pierwsze, to Nathan nie jest 18-latkiem z mentalnością 4-latka, a po drugie, to on umie się chociaż zachować. Ale ty mi słodzisz. No chyba nie! A ty w ogóle wiesz, co Melody lubi najbardziej jeść? Pasztet? Dobrze, wypytam ją o te podstawowe rzeczy i wtedy przygotujemy wspaniałą randkę. Musisz ale... mi pomóc ugotować super kolację. Ugotujemy tą kolację, pomogę ci w tym i Nathan też, ale...
Będę oglądać telewizję przez 2 miesiące. Pilot! Okej, chłopaki. Nathan jest specjalistą w robieniu ciasta marchewkowego, które miał Lodi tak uwielbia. Założyłem fartuch, bo mama mi tak kazała. Bezpieczeństwo przede wszystkim. Ha, ale ciołek, widziałeś to? Choć raz się na coś przyda. Teraz dodajemy marchewki do naszej masy. Dobra, tam sam to zrobię. Claude, nie! Na ziemię! O nie. Lukianie, panie, ale to nie jest ziemia. Żyje pan w ogóle? Żyję. Cały w cieście. Nathan, jesteś cały? Żyję, Howlin. Ała. Co byście tu narobili znowu? Ajajaj, w twoich oczach. Czy ktoś mógłby mi łaskawie wyjaśnić, co tu się stało? Chcieliśmy tylko zrobić ciasto marchewkowe. A po co wam ciasto marchewkowe? No bo Claude... No bo Claude był głodny. Jeżeli tu nie będzie posprzątane za pół godziny, przysięgam, że wszyscy wylecicie na zbity pysk. Nie wiem, kto tutaj posprząta. Na pewno nie ja. To jest moja jedyna szansa. Idziemy do restauracji, a wy posprzątajcie, bachory. Chodź, Logan. No, w restauracji wołasz? W czym mogę pomóc? Uszanowanie, wężu. My stolik chcemy. Godzina, no to ile osób? Raz, dwa, trzy, osiem? Nie mam pojęcia. Mogę do pana oddzwonić tak za godzinę, bo nie umiem liczyć. Znaczy, zapytam się mojej młodszej siostry Howlin, znaczy mojej siostry, ona mi policzy i oddzwonię. Numer telefonu wisi na tablicy ogłoszeń. Chodź, Logan, idziemy spisać numer. Claudine, masz pojęcie, gdzie się podział mój magazyn? Magazyn? O, nie mam pojęcia. Szukam go już od 2 godzin i nie mogę go znaleźć. Posprzątaliśmy! A gdzie był bałagan i kto go zrobił? No bo Nathan i Howlin sobie gotowali i no... Czy ty kłamiesz? No bo tak jak Claudine mówiła, my z Nathanem... Dobra, nie tłumaczcie, nie mam naprawdę czasu, żeby wiedzieć, co tutaj zaszło. Idę szukać magazynu. Ratowanie im tyłka to najgorsze, na co mogłam się zgodzić. Nathan, teraz mamy czas dla siebie. Może zamkniemy się w pokoju i pooglądamy drugą część Kogel Mogel. Wrócili im! Jednak nie. A gdzie wy w ogóle byliście? W bistro. Widać po was. Hajdzim! To co dziś robimy, Klodzie, panie? Może bistro? Dzwonią do ciebie! Pewnie mi się włączy poczta. A co jak to ten kolo z restauracji? No bo robiłeś radkę dla Miał Lodi. Nie mów, że o tym zapomniałeś! Nieznany numer? To chyba on! Halo! Ile osób? Jaki stolik przy oknie? Jakie menu? Ja nie wiem, ile to jest. Logan, ile nas tu wszystkich jest? Nie wiem, z 5? Pięć, wężu! Co wy tu robicie? Do widzenia panu! Z kim rozmawiałeś? No, z Miał Lodi. I powiedziałeś jej do widzenia panu, tak? Mi się język plącze! To skoro ci się taki język plącze, to czemu jej do nas nie zaprosisz? To jest w trakcie, a poza tym widziałaś, jakie tu są karaluchy na tej choince? Od kiedy ci obchodzą karaluchy na choince? Daj już spokój, babo! Przewrażliwieni! Wszyscy przewrażliwieni na moim punkcie! Odbiorę to. Czy ten stolik dalej aktualny? Pan mi menu nawet nie podał i nie powiedział, czy stolik ma być przy oknie. Jaki stolik? O czym pan gada? Pan, którego mam zapisany, Claude Wolfik, zamówił stolik dla 5 osób. Dla 5 osób, tak? Claudine, rozłącz się. To pewnie ten komornik, co mnie ściga już 3 lata. A przepraszam, kim pan jest w ogóle? I skąd pan dzwoni i dlaczego? Już mówiłem, jestem panem z restauracji Wąż. Claude u nas zamówił stolik i nawet nie potwierdził zamówienia.
Mówiłem, żeby się rozłączyła, to jakiś wariat. Proszę anulować rezerwację. Dziękuję. Ale o co tu chodzi? I jaka restauracja? Claude, wyjaśnij! Ja tylko chciałem! No co chciałeś? Tłumacz się. No bo ja organizuję randkę dla mnie i dla Miałolody. Tak jak sprzed lat, bo byla mi lakier. Ano tak, dla Miałolody. Przecież jest bardzo wściekła za ten lakier. Claudine, przecież ja się tak starałem. Przecież Spektra zrobiła te pstrokaty zaproszenia. Sprzątałem w domu, robiłem ciasto, poszłem do tego węża. I nawet w BDD tu był i spędziłem z nim czas. I wszystko na marne. Jestem skończony. Claude, muszę ci coś powiedzieć. Tak mi szkoda na ciebie patrzeć w takim stanie. Ja z Draculorą wymyśliłyśmy to, że Miałolody jest na ciebie zła, tylko dlatego, żebyś się w końcu trochę ogarnął. Nie wierzę! Własna siostra i ta lorka w skarpetach, kur! Loganie, wychodź z tej szafy, oszukali nas! A ja powiedziałem, że ty jesteś taka kochana! Myliłem się co do ciebie! Skończyło się. Mam propozycję, po której rozwieję wszystkie wątpliwości. Ja z Loganem i Miałolody idziemy do bistro, a wy zostajecie w domu z tym Bededajem i Chowlen. Jak pójdziesz do bistro, to sprawię, że Miałolody nigdy do ciebie nie przyjdzie. Chodź, Logan, idziemy oglądać Abrahama. Trzeba zaprosić Miał na 200. oglądanie. Już do niej zadzwonię, poczekaj chwilę. Abraham! Jak on może to oglądać?